Lech Poznań i Grasshopper Zurich kuchennymi drzwiami dostały się do eliminacji Pucharu UEFA. Szwajcarzy drzwi otworzyli zwycięstwami w dwumeczu Pucharu Intertoto. Lechowi możliwość pokazania się w Europie podarował inny klub z Wielkopolski, Groklin Dyskobolia. Na bułgarskiej kolejna odsłona walki o fazę grupową drugiego co do ważności europejskiego Pucharu. Michał Zawadzki, dobry wieczór ze stolicy Wielkopolski. Punktualnie o 19:06 pod drugą trybuną przy szatki dla gości zameldował się autokar z zespołem Grasshopper Zurich. Wysiedli z niego bardzo młodzi piłkarze, lekko przestraszeni, ale też mocno skoncentrowani przed widowiskiem, które miejmy nadzieję razem z zespołem poznańskiego Lecha stworzą nam dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Przywitanie obu zespołów. Arbitrem tego spotkania będzie Tomasz Wejkart, ale teraz skład zespołu gości z numerem pierwszym Edwin Jakubowicz. W bramce dalej z numerem drugim Kejwoser, z czwórką Guillermo Volori, z numerem piątym Josip Kolina, z 24 Fabio Daprela, z 35 Vero Salatic, z 15 Ricardo Cabanias, 10 Davide Cala, 7 Demba Tore, numer 8 Senad Lulic i 21 Samuel Sabanowicz. O tej niespodziance numer 1 już mówiliśmy. Mówili o tym nasi prowadzący studio Rafał Patyra, a także ekspert Andrzej Juskowiak. Oto skład ławki rezerwowych, a na niej ten, który miał zaczynać w składzie wyjściowym, a więc Raul Bobadilla, najskuteczniejszy gracz Ligi Szwajcarskiej w poprzednim sezonie. Skład Lecha. W bramce Krzysztof Kotorowski, numer 27, 22 Grzegorz Wojtkowiak, 19 Bartosz Bosacki, 5 Manuel Arboleda, 25 Luis Enriquez, 17 Sławomir Peszko, z 16 Rafał Murawski, 8 Tomasz Bandrowski, 8 Robert Lewandowski, z 6 Bandrowski, 14 Semir Stilic, 11 Hernan Renkifo. Wyglądać to będzie w ten sposób, ewentualnie jeszcze Renkifo z Lewandowskim w przypadku ataku Lecha będą grali z przodu, a za nimi Stilic na ławce Kręt, Wilk, Rejs, Tanewski, a także Cueto, Iniacz. Oto ławka rezerwowych zespołu poznańskiego. 36-letni Duńczyk Tomasz Wejkart poprowadzi dzisiejsze zawody. Był arbitrem technicznym na Mistrzostwach Świata do lat 17 w 2002 roku. I tak naprawdę dopiero w tym sezonie rozgrywek o Puchar UEFA debiutuje jako arbiter główny. Jego asystentami także Duńczycy Torben Jensen i Niels Hock. Ustawienie defensywne zespołu szwajcarskiego, co wcale nie oznacza, że nie będą tutaj szukać bramki. Wczoraj zaraz po wyjściu z samolotu na poznańskiej ławicy, najpierw odizolowani przez rzecznika prasowego, a później powiedział Cabanias, dobrze byłoby strzelić w Poznaniu bramkę. Już zaczęli. Lech na niebiesko-biało, w żółto-czarnych kostiumach Grasshopper Zurich. Bosacki. Peszko. Dziś nieco inne zadania niż w spotkaniach z Hazarem Lenkoran, a także w meczu z GKS-em Bełchatów, ostatnim ligowym, przegranym pechowo po bramce samobójczej Luisa Enriqueza przez poznaniaków 2-3. Od autu gospodarzy. Olbrzymie zainteresowanie tym spotkaniem w stolicy Wielkopolski. Do wczoraj sprzedano 13 tysięcy biletów, a przypomnijmy, przebudowywany i piękniejący z dnia na dzień stadion przy Bułgarskiej może w tej chwili pomieścić 17 tysięcy osób. No ale przecież są jeszcze ci, którzy dziś stanęli pod kasami, mimo że rozpoczął się właśnie długi weekend. To frekwencja na Bułgarskiej niemal stuprocentowa. Od autu Wojtkowiak. Czterech graczy Lecha w polu karnym. Już od pierwszych minut będą chcieli Lechici zaatakować mocno bramkę Jakubowicza i szybko pokonać bramkarza, który 20 sierpnia zadebiutuje w kadrze Szwajcarii. Powołanie od Otmara Hitzfelda. Wojtkowiak. Świetnie, udało mi się, musi minąć Daprele. Jeszcze Wojtkowiak, jest tam Murawski, mięciutko w pole karne Renkifo. Pierwsza akcja pod bramką Jakubowicza i pierwszy strzał Poznania. Po raz pierwszy Lech mierzy się z zespołem szwajcarskim w rozgrywkach europejskich. Po raz pierwszy także z Grasshopper Zurich oczywiście. A to już kolejna wizyta ekipy z Zurichu na polskich boiskach. Przypomnijmy, w 2005 roku Grasshopper wyeliminował Wisłę Płock, w której wówczas występował Sławomir Peszko. Lulic ładnie teraz dograł tę piłkę do środka, dość swobodnie zespół szwajcarski. Wolser i dobrze Arboleda. Lewandowski. Po raz pierwszy w tym sezonie w oficjalnym spotkaniu decyduje się Franciszek Smuda na bardzo ustawienie, bardzo ofensywne z dwójką napastników nominalnych, a więc Renkifo Peruwieńczykiem, a także królem strzelców drugiej ligi w poprzednim sezonie w barwach Znicza Pruszków Robertem Lewandowskim. Ale Lech szukać będzie bramek na Bułgarskiej, bo przecież za dwa tygodnie rewanż nie w Zurichu, nie na Leci Grund, gdzie odbywać się będzie miting lekkoatletyczny, a na stadionie St. Gallen, oddalonym o niespełna 100 km. O
od obiektu, na którym na co dzień rozgrywa swoje spotkania ekipa trenera Hans-Petera Lütera. Przyjął piłkę Touré. Ona także Sabanović, będą tą dwójką, a najdalej wysunięty graczy w kierunku bramki Kotorowskiego, Lechici. Wojtkowiak. Semir Stilić. Dobre dośrodkowanie i tam Lewandowski jeszcze próbował strącić piłkę adresowaną od Pandrowskiego. Wybijają na moment Szwajcarzy. Jakubowicz. Grasshopper przyleciał bez swojego najbardziej doświadczonego gracza, kapitana Smiljanicza, ale także bez Tunezyjczyka Mikariego. Ta pierwsza jedenastka, bo on jest na ławce rezerwowych. Nie ma także kontuzjowanego Zarate, Brazylijczyka Dos Santosa. Mamy dziś za to na ławce rezerwowych dwóch graczy 17-letnich, jednego 18-latka. Nie bardzo będzie miał w kim wybierać 61-letni szwajcarski szkoleniowiec gości. Spokojnie Lechici, Stilić. Już poszedł Peszko na prawą stronę, w środku Renhifo, Stilić. Peszko w polu karnym, przy nim Daprela, Peszko i gol! I szybciutko 1-0! Hernan Renhifo w czwartej minucie meczu otwiera rezultat tego spotkania, radość na bułgarskiej. No to była dobra akcja poznańskiego Lecha. Środkiem Stilić, z prawej strony Sławomir Peszko. Nie było tam żadnego z obrońców, który przypilnowałby Peruwiańczyka. Zaledwie 3 metry przed bramką Otmar Hitzfeld powołał Eldina Jakubowicza, ale tutaj powinien moim zdaniem bramkarz Grasshopper Zürich wejść do tej piłki i wyprzedzić Hernana Renhifo. Lech Poznań, Grasshopper Zürich, 1-0. Łatwiej powinno grać się Lechowi. Muszą otworzyć się Szwajcarzy, jeśli będą szukali bramki, która przecież w dwóch meczu strzelona na wyjeździe liczy się podwójnie. Długie podanie do Sabanovicia. Arboleda. Kapitalny początek zespołu Franciszka Smudy. Dariusz Skrzypczak, którego cytował nasz ekspert Andrzej Juskowiak, mówił także przed tym spotkaniem. No, jeśli Lech tutaj nie wygra, a powinien, bo Grasshopper to jest na wyjazdach zespół grający szczególnie słabo, to może być naprawdę nieciekawie w rewanżu, ale póki co Poznaniacy prowadzą 1-0, a teraz rzut wolny pod bramką Krzysztofa Kotorowskiego. Kejwoser, wysoko w pole karne, skaczą tutaj gracze w żółtych kostiumach, strącił tę piłkę Kolina. Ale niedokładnie i zacznie od bramki Kotorowski. Kolina, ten, który teraz głową zagrywał na środek pola karnego. No to jest zawodnik ciekawy, Marek Bajor, który obserwował w derbach Zürichu z FC Zürich. A w ostatnim ligowym występie zespół Grasshopper wrócił z informacją. Kolina popełnia błędy i to proste błędy, ale wówczas jeszcze wszyscy w Poznaniu myśleli, że na miejscu Koliny wystąpi w tym meczu Smiljanić. Tymczasem dziś okazja, aby wykorzystać właśnie te potknięcia 27-letniego Szwajcara, mającego także paszport chorwacki, Enriquez. Dobrze Poznaniacy, Renhifo, ładna piłka do Lewandowskiego, nie ma spalonego, Lewandowski broni Jakubowicz. No nie było tam miejsca na to, aby dobrze przyłożył nogę do piłki Robert Lewandowski i mocniej strzelił w kierunku bramki Grasshopper Zürich. Dawid Kala. Demba Touré. Kolowany był Senegalczyk. Mimo 23 lat to jest jeden z bardziej doświadczonych graczy Grasshopper. Ma na swoim koncie 9 występów w Pucharze UEFA. Jeszcze jeden rzut wolny i znów będzie próba dośrodkowania, poszukania partnerów w polu karnym. Aż 6 graczy w żółtych kostiumach. Kala. Skoczył tam Sabanović, ale to bardziej strącenie niż strzał. I po raz kolejny Kotorowski. Fantastyczna atmosfera przy bułgarskiej. Po 7 minutach gry Lech Grasshopper 1-0. Najbardziej bali się Poznaniacy właśnie Argentyńczyka Raula Babadii, a tymczasem dziś zdecydował trener Latour, że Babadia zacznie na ławce rezerwowej. Zresztą takie ustawienie zespołu
szwajcarskiego. 4-2, 3-1 z wysuniętym Sabanowiczem. No mają wyjątkową zgodę Federacji Szwajcarskiej, bo to jest taka ciekawostka, być może nie wszyscy państwo wiedzą, że w lidze szwajcarskiej Federacja narzuciła system 4-4-2, którym powinny grać wszystkie zespoły występujące w Ekstraklasie, ale wyjątkowo na te pucharowe mecze Basel, a także Grasshopper Zurich mają zgodę na system, jak w tym przypadku 4-2-3-1. Lulic, niedokładnie przejmują poznaniacy. Peszko. Kapitalnie Styric, ruszają prawą stroną gracze Franciszka Smudy i dobra interwencja Vero Salaticza. Oto także gra doświadczony, siedmiokrotny reprezentant Szwajcarii do lat 21, 11 występów w Pucharze UEFA, a 22-letniego środkowego pomocnika Grasshopper. Wojtkowia. Strącił Daprela. Kabanias. Jego też boi się Franciszek Smuda. Dwa spotkania ostatnich mistrzostw Europy, ale o tym za moment, bo teraz blisko błędu byli Szwajcarzy. Guillermo Volori strącał piłkę w kierunku Jakubowicza. Nie zdążył Renkifo. Osadzki, oby tutaj nie było takiego błędu jak w spotkaniu z Hazarem. I dobrze przytomnie za boczną linię boiska Krzysztof Kotorowski. No akcja niemal bliźniacza do tej, po której padła bramka wyrównująca w 45. minucie meczu na Bułgarskiej 3 tygodnie temu. Fabio Daprela. Salatić. Ładnie to rozciągnął na prawą stronę. Kala. Boser. Minął Boser Lewandowskiego. Proszę zobaczyć, jak broni niemal całą jedenastką. Tymczasem Boser Arboleda od bramki Kotorowski. Ładny rajd Kaja Bosera po prawej stronie. Marek, trener Bajor zwracał także uwagę na właśnie te wejścia ofensywne prawą, lewą stroną boiska, na podłączenie się graczy linii defensywnej, więc Keja Bosera po prawej stronie, a także zazwyczaj grającego po lewej Tunezyjczyka Mikariego, ale dziś w jego miejsce zdecydował Hans-Peter Latour, Fabio Daprela. Enriquez, jeszcze walczy Kala. Zaczną z autu goście. Arboleda trzeba uważać w tej sytuacji. Naciskany Kolumbijczyk przez Sabanowicza. Przepuścił piłkę Enriquez i poznania Cezał. Odwrócił się Murawski. Nie bardzo ma teraz jak zacząć. 44-krotny reprezentant Panamy. Peszko. Ależ wymienność pozycji w poznańskim Lechu. Zaczynał Peszko na prawej stronie. Teraz przeniósł się na lewą. Po prawej Semir Stilić. No jest ta uniwersalność graczy tej trójki ofensywnej. Stilić, Renkifo, Lewandowski, ale także Peszko będzie tutaj nękał swoimi szybkimi rajdami po prawej, lewej stronie boiska. Defensywa, a także Eldina Jakubowicza. Niedokładnie Szwajcarzy przejął piłkę Murawski. Natychmiast ruszył po lewej stronie Semir Stilić, Renkifo. Ucieka także Enriquez, do niego podanie. Popatrzmy na tę akcję. Enriquez, będzie szansa dla poznańskiego Lecha. 11 minuta gry. Renkifo nie sięgnął piłki, wybija Josip Kolina. Ale kolejna dobra, szybka akcja poznaniaków. I ofensywne wejście w pole karne zespołu szwajcarskiego. Z narożnika boiska Bośniak Semir Stilić. Stilić wybija o piłkę Salatić. Jeszcze próbowali wstrzelić poznaniaca, konkretnie Murawski. Bandrowski. Nie ma spalonego. Semir Stilić. Poszedł na obieg prawą stroną. Wojtkowiak. Teraz zupełnie nie zrozumieli się, choć jeszcze Wojtkowiak. Szansa! I tam zablokowany w ostatniej chwili Lewandowski. Od autu poznaniacy. Nawet na moment nie pozwalają odetchnąć defensywie Grasshopper Zurich gracze Franciszka Smudy. A pozwolił się obiec tutaj po prawej stronie boiska 17-latek Fabio Daprela Wojtkowiakowi. I znów było zagrożenie pod bramką Jakubowicza. Wojtkowiak patrzy, by nie spalić Peszko, a jednak. Trochę za szybko ruszył do tej piłki były gracz Wisły Płock. Kupiony pół roku temu, ale teraz dopiero pojawił się na Bułgarskiej. Po meczu z GKS-em Bełchatów pojawiły się pierwsze głosy, że być może za wcześnie Lech pozbył się Marcina Zająca, który przeszedł, przypomnijmy, do ruchu Kożów. Ale Peszko, myślę, rozwiewa wszelkie wątpliwości. Kapitalne występy z Hazarem Lenkoran. I także w tym meczu od pierwszych minut bardzo aktywny jest
młodziutki gracz poznańskiego Lecha. Sabanowicz. Czy Murawski. Lewandowski. Podwajają Szwajcarzy. No mają duży respekt dla poznaniaków. Zresztą mówili o tym także wczoraj po treningu. Oba zespoły niesamowicie skoncentrowane. Embargo nałożone na wywiady prasowe. Tak przez Franciszka Smudę, jak i przez Hans-Petera Lotora. Jako pierwszy wysiadł z samolotu na poznańskiej ławicy rzecznik prasowy Grasshopper Zürich. Natychmiast zaznaczył czekającym poznańskim dziennikarzom: nie będzie, panowie, żadnych wywiadów. A zgodził się na rozmowę Kabaniasa z Telewizją Polską po treningu, który tutaj przeprowadzili o godzinie 18 wczoraj gracze ze Szwajcarii. Murawski. Stylicz. Kapitalnie poradził sobie Stylicz. Rusza Renkifo, nie ma spalonego, dwójką poznaniacy. W środku Lewandowski. Renkifo! Lewandowski, gol! I 2-0! 14. minuta meczu. Aż bije brawo Franciszek Smuda przy ławce rezerwowych, pokazując do Arboledy, do Posadzkiego: panowie, trzeba uważać z tyłu. O właśnie, oto 60-letni szkoleniowiec zespołu poznańskiego. Kolejna kapitalna akcja i po niespełna 14 minutach Renkifo i szybki Lewandowski. Lech Poznań 2-0 prowadzi z Grasshopper Zürich. Brawo poznański Lech. Kapitalny początek po tej wczorajszej wysokiej porażce. No nie ma się co czarować, ale porażce, która była chyba oczywista. Wisły Kraków na Camp Nou z Barceloną. I po przegranej 1-2 Legii z FK Moskwa, teraz polscy kibice mają powody do radości. Lewandowski, Stylicz. Dobrze powstrzymywany Bośniak przez Deprele. Kabanias. Nie dał rady przerwać tej akcji Murawski. Niebezpiecznie przed polem karnym Kabanias. Kala. Podnosi się reprezentant Szwajcarii w środku boiska. Kala, przy nim Luis Enriquez. Wosser. Salatić. Kabanias. Druga bramka Lewandowskiego w europejskich pucharach dla barw zespołu ze stolicy Wielkopolski. Uspokaja teraz Franciszek Smuda na przybocznej linii boiska. Skoszarowani we Wronkach. Dwa dni przed tym meczem, jak mówił Smuda: no chciałem, żeby zespół pobył ze sobą te kilkanaście godzin razem, żebyśmy zjedli wspólny obiad, żebyśmy mieli świadomość tego, jaką stawkę przyjdzie nam rywalizować w dwumeczu ze Szwajcarami. To jest kolejna rywalizacja Franciszka Smudy z niemal rówieśnikiem, bo tylko rok starszy jest od niego szkoleniowiec Grasshopper Hans-Peter Lator. Przypomnijmy, także minimalnie starszy był szkoleniowiec Hazara Lenkoran Emir Dżawadow. No i sytuacja, którą pamiętamy z 36 minuty meczu rewanżowego z Hazarem, choć teraz nie zdecydował się na strzał, Zemir Stylicz. Peszko. Peszko i Kabanias, piłka w boisku. Peszko, jeszcze okazja. Nie trafił w piłkę Bosacki. Enriquez. Ładnie rozciągnął do lewej strony Stylicz. W środku Murawski. Wojtkowiak. Wraca za nim Kabanias, tymczasem Wojtkowiak. Ładnie Stylicz, jeszcze Stylicz. I tam kapitalnie Jakubowicz. Mnóstwo szczęścia miał teraz 23-letni szwajcarski bramkarz. Powtórka tej sytuacji. Zabrakło tam może 30 centymetrów, aby skierował piłkę do bramki Zemir Stylicz. I już zaczęli poznaniacy. Renkifo, boczna siatka. Ależ przygotowany jest mentalnie, a także fizycznie do tego spotkania zespół ze stolicy Wielkopolski. No to jest też rzecz, na którą zwraca uwagę trener Bajor, oglądający Szwajcarów. Na pewno są gorzej przygotowani fizycznie od Lecha, mówił po powrocie z derbu w Zürichu w ostatniej kolejce rozgrywek Ligi Szwajcarskiej. Wolori. Rozegrał Hiszpan do Koliny, ale już widać, że gubią się w środkowej części pola karnego właśnie Wolori, a także Kolina. Wosser. Kabanias. Ture. Pierwszy raz od dłuższych chwil akcja przeniosła się pod pole karne zespołu poznańskiego. Ture.
Wouser. Cabanias. Salatić. Fabio Daprela. Jeden z młodszych graczy zespołu szwajcarskiego. Sabanović. Faulowany. Nie podoba się decyzja Duńczyka poznańskiej publiczności. Było tam trochę przepychanek, tymczasem Salatić w pole karne. Skakał Arboleda Kotorowski. Piłka tylko w boczną siatkę, a strzelał w tej sytuacji Guillermo Volori. Potrafią szybko przejść od obrony do kontrataku, ale także groźni są przy stałych fragmentach gry. Zwracał na to uwagę Franciszek Smuda na odprawie przedmeczowej, wymieniając m.in. Hiszpana Voloriego jako gracza, który potrafi głową strącić piłkę w stronę bramki. Kotorowski. Volori. Kai Wosser. Wysoko stoją poznaniacy. Sabanović. Piłka do Ture, dobrze ustawiony Bosacki. Dla zespołu gospodarzy. Powalczył tam Lewandowski. Z o wiele niższym Kejwoserem. I zaczną poznaniacy. Rozpoczyna się 20. minuta gry. Lech Poznań, Grasshopper Zurich. 2-0 na stadionie przybułgarskim. Arboleda. Enriquez. Jeszcze Arboleda. Próbuje teraz przeszkadzać Sabanović. Wychodzą pressingiem Szwajcarzy, dołączył tam Ture, przerzucili akcję natychmiast pod pole karne Jakubowicza poznaniacy. Sławomir Peszko, Peszko, przy nim Daprela, jeszcze próba dośrodkowania, Peszko już za linii końcowej, czy też piłka w boisku, pozwala grać arbiter, ale poradzili sobie Szwajcarzy. Świetnie Bosacki, wyprzedzony Ture. Cabanias, 51 występów w reprezentacji Szwajcarii, 4 bramki. A zbliża się 20 sierpnia mecz kontrolny z reprezentacją Cypru, który rozegrany zostanie w Genewie. Faulował teraz Peszko. Na to spotkanie, jak mówiłem, powołany przez nowego szkoleniowca zespołu Helvetów. Otmara Hitzfelda, Edin Jakubowicz, bramkarz Grasshopper Zurich. Będzie miał też pewnie miejsce na 100% w tym zespole Cabanias. Volori. Scenariusz tej pierwszej połowy jest, muszę powiedzieć, bardzo podobny do tego, co grali poznaniacy w meczu rewanżowym z Hazarem Lenkoran. Najpierw wyraźny atak, zaakcentowanie, kto jest tutaj gospodarzem i kto tutaj będzie dyktował warunki gry, a później na kilka minut oddanie pola rywalowi, aby to tylko nie skończyło się jakąś przypadkową bramką. Trzeba pilnować teraz. Był tam w polu karnym Senad Lulic, ale kończy tę akcję niecelnym strzałem Dawid Kala. Ale już było niebezpiecznie. Świetnie odwrócony plecami do bramki. Sabanović odegrał tę piłkę na linię 16 metrów. Może gdyby zdecydował się Bośniak Senad Lulic na wejście w pole karne, byłby z tej akcji większy pożytek dla zespołu ze Szwajcarii. Kotorowski. Blisko poznaniacy finalizacji transferu Turiny, bramkarza z Chorwacji. Jeden raptem występ w reprezentacji kraju. Gracza, którego trzeba pozyskać z greckiej Skodeksanti. Bandrowski. Wciąż nie może grać Djurdjevic. Peszko ładnie teraz minął rywala, ale świetnie ustawiony był Volori. Ture. Cabanias ładnie teraz rozciągnął do Lulicza. Musi to skasować Bosacki. Dobrze, że stanęli teraz w takich dwóch liniach defensorzy poznańskiego Lecha i że trzymał głębie pola Bosacki, interweniując przy tej akcji Senada Lulicza. Zacznie Fabio Daprela. Wychowany Grasshopper. Bosacki. Jeszcze raz Daprela. Cabanias. Pozwala grać arbiter i słusznie. Poślizgnął się chyba Szwajcar w tej akcji, ale teraz niedokładne dogranie piłki na prawą stronę do Stilicza. Jakubowicz. Ruszył do niego Renhifo. Jakubowicz naciska Renhifo i przejęli poznaniacy. Peszko. Sławomir Peszko faulował Daprela. Jeszcze powtórka tej sytuacji. Atak z tyłu na nogi, przewrócony Peszko przez Szwajcara. Grzegorz Wojtkowiak. Pewne miejsce na prawej stronie defensywy w tym sezonie.
w barwach poznańskiej Lokomotywy. Nie zdążył Bandrowski, dobrze Demba Touré. Ale znów poznaniacy przenoszą ciężar gry na połowę zespołu ze Szwajcarii. Lewandowski. Nie jest wirtuozem techniki, ale potrafi kapitalnie ułożyć stopę na piłce. Boser. Kala. Skoczyła mu piłka tylko na moment. Salatić, Arboleda. Murawski. Czwórką ruszają poznaniacy. W środku czeka na piłkę Stilić. Przytrzymał Murawski. Bandrowski. Wysoko do niego wyszedł Dawid Kala. A i proszę zwrócić uwagę, cała jedenastka graczy, 45 metrów przed bramką zespołu Grasshopper. Mówię o defensywie. Tymczasem Luis Enrique z Renhifo wysoko nad bramką. Wciąż jeszcze nie złapał tego swojego normalnego rytmu 25-letni reprezentant Peru. Bramka z GKS-em Bełchatów w ostatniej kolejce inaugurującej rozgrywki piłkarskiej polskiej ekstraklasy. I wydawało się, że Renhifo jest już w tej swojej dobrej formie. Tym bardziej, że zdobył tutaj bramkę w czwartej minucie. Ale ten strzał pokazał, że to jeszcze nie jest ten Peruwiańczyk z poprzedniego sezonu. Bandrowski, Murawski. Jeszcze Murawski. Przeciął lot piłki Volori. Luis Enriquez. Nie spojrzał Panamczyk, można było tę akcję teraz przegrać na drugą stronę. Tutaj niepilnowany Wojtkowiak i mnóstwo miejsca zostawili Szwajcarzy na prawej stronie boiska. Lewandowski. Lewandowski, Volori, ruszył gracz poznańskiego Lecha. Ale w to wszystko wtrącił się jeszcze Woser. Volori. I Szwajcarzy ratują się z opałów. Salatić. Cabanias. W stronę Sabanowicza, długie dogranie Bosacki. ...25 minut gry, dobry występ Lecha Poznań na własnym boisku w drugiej rundzie eliminacyjnej rozgrywek Pucharu UEFA. Poznaniacy prowadzą 2-0, czwartym zespołem ubiegłego sezonu Ligi Szwajcarskiej, 27-krotnym mistrzem Szwajcarii Grasshopper Zurich. Arboleda. Znów dobrze ustawiony Volori, Salatić. I Murawski, Bandrowski. Bartosz Bosacki, Arboleda. Próbują zmusić teraz do błędu poznaniaków Touré, a także Samuel Sabanowicz. Bandrowski, nieporozumienie. Źle zagrał tę piłkę Arboleda. Kej Woser. Rusza meksykańska fala na bułgarskiej. Ale muszą teraz koncentrować się na grze defensywnej poznaniacy. Kala. Świetny powrót Sławomira Peszko. Dawid Kala, dośrodkowanie w pole karne, zamykał to po lewej stronie Senat Lulić, ale wyrzucony do bocznej linii boiska jest Bośniak. Lulić, nisko na nogach przy nim Wojtkowiak, Lulić, pole karne, skakał tam, ale na szczęście niezbyt precyzyjnie uderzał głową piłkę Demba Touré. Okrzykuje i słusznie Arboleda, nie można było pozwolić na to dośrodkowanie, choć widzę, że teraz będzie korzystał z pomocy medycznej przy bocznej linii boiska Robert Lewandowski. A tu powtórka sytuacji. No ma pretensje Arboleda, ale też sam nie wyszedł w górę do tej piłki Kolumbijczyk. Opatrywany Lewandowski przez lekarza, a także masażystę. Tomasz Piątek i Maciej Łopatka zajmują się zdrowiem napastnika zespołu poznańskiego. Już gracze Lecha w komplecie. Z autu Luis Enriquez. Cabanias, Kala. Jeszcze raz Cabanias, Sabanowicz. Przepuścił piłkę Touré, Salatić. Lulić. Podeszło do niego trzech poznaniaków. Zostawili miejsce Cabaniasowi. Teraz dopiero Bandrowski. Szukał Cabanias możliwości rozwiązania i podania do partnera. Jeszcze raz Cabanias po podaniu od Salaticza. Nie zdążył Enriquez, Sabanowicz. Przy nim Arboleda. Enriquez. Sabanowicz i Kotorowski od bramki. Świetnie podwoili tam w narożniku boiska Samela Sabanowicza
To jest też bardzo niebezpieczny zawodnik. Podwoili oczywiście Enriquez, a także Arboleda. Sabanovic w ubiegłym sezonie w barwach zespołu drugoligowego FC Bill w 34 spotkaniach zdobył 25 bramek i natychmiast zaowocowało to transferem do zespołu Grasshopper Zurich. Przed rozgrywkami pozyskani właśnie Sabanovic, Lulic, Kolomba, Kala, Zarate. Wszyscy za darmo. Lech wydał 5,5 miliona złotych. Gwizdek pana Tomasa Wilgarda. Rozpoczną od rzutu wolnego goście ze Szwajcarii. Salatic. Ale też opłaciły się te transfery zespołu poznańskiego. Choć zaliczyli poznaniacy ligowy falstart, jak określiła to cała piłkarska Polska. To jednak pucharze UEFA, eliminacja do pucharu UEFA spisują się na razie bardzo dobrze. Ture, Kala. Dość często atakują prawą stroną boiska Szwajcarzy. Teraz piłka rozrzucona do Ture. Jest Sabanovic, dobrze ustawiony Bosacki. No bezbłędnie na razie gra Bartosz Bosacki. W trakcie tych pierwszych niespełna 29 minut spotkania. Wouser. Arboleda wyprzedził Demba Ture. Okej, Wouser. Trzy występy w reprezentacji Szwajcarii do lat 21. Cabanias. Przy nim Bandrowski. Dobrze teraz za sekuracją Murawski. I na moment poznaniacy oddalają niebezpieczeństwo spod własnego pola karnego. Josip Kolina. Wolori. Jakubowicz. Daleka piłka od Jakubowicza i znów świetnie ustawiony Bosacki. Luis Enriquez. Czeka Bandrowski. Świetnie do Peszko. Piątka Poznaniaków w ataku. Przerwał tę akcję Vero Salatic. Grzegorz Wojtkowiak. Skakał Peszko, ale lepszy Salatic. Sabanovic. Przy nim Bosacki. Cabanias, świetne rozciągnięcie na lewą stronę. Sabanovic gdzie środkiem. Po lewej stronie Demba Ture. Jeszcze Ture. Świetny powrót Wojtkowiaka. Arboleda. Murawski. Przepuścił Wojtkowiak. Peszko. No i pierwsza dobra chyba w tym meczu interwencja Tapreli. Ucierpiał Sławomir Peszko w starciu z 17-letnim Szwajcarem. Podbiega teraz do niego Tomasz Wilgard. I będzie potrzebna pomoc medyczna dla pomocnika poznańskiego Lecha. Pełen szacunek Szwajcarów do zespołu Poznaniaków. W tych przedmeczowych wypowiedziach, także dla szwajcarskiej prasy, mówił Cabanias. No jego tutaj jako absolutnego ambasadora zespołu wyznaczono do rozmów z dziennikarzami. Jest najbardziej doświadczony, jest najstarszy w ekipie, którą ma do dyspozycji na spotkanie w Poznaniu. Hans-Peter Lothar, a Cabanias powiedział, Lech to najsilniejszy zespół, na jaki mogliśmy trafić. Przyleciało z zespołem ze Szwajcarii czterech dziennikarzy. Dziś miało pojawić się 80 kibiców Grasshopper Zurich. Bandrowski. Wolori. Daleko pod bramkę Lecha. Dobrze Wojtkowiak. Jeszcze raz Bandrowski. I bardzo przytomnie na wolne pole do Luisa Enriqueza. Stylcz, który teraz przeszedł na lewą stronę, odgrywał piłkę. Wolori. Ale zaboczną linię boiska i natychmiast próbuje wewnowić się Bośniak. Świetnie Stylicz do Murawskiego. Ładnie przyjął Murawski. Ale nieczysto trafił w piłkę. Enriquez. Przejął Ture. No, trzeba przyznać, że Demba Ture, ten 23-letni Senegalczyk, mający także francuski paszport, jest w tym spotkaniu bardzo aktywny. Szuka gry w środku boiska. Często zaskakuje także dokładnymi podaniami do Sabanovicza. A różnie wygląda to ustawienie na boisku zespołu Grasshopper. Teoretycznie powinni grać, to są dwaj nominalni napastnicy, pionowo Ture za Sabanovicem, ale często obaj szukają akcji przy linii pola karnego, wspierani także przez lewego pomocnika Senada Lulicza. Salatic.
Świetnie, teraz Arboleda wyprzedzając Sabanowicza. Ruszył Kolumbijczyk z piłką, jest w środku także Murawski. Sabanowicz nie ma spalonego, ale też nie doszła piłka do Renkifo. No ten, który miał się tak mylić zdaniem trenera asystenta Franciszka Smudy, trenera Bajora, Josip Kolina przejął piłkę. Lulić. Wraca Wojtkowiak. Lulić pozwolił się ograć Wojtkowiak. Lulić, świetna asekuracja Bosackiego. I będzie pierwszy w tym meczu rzut rożny dla ekipy z Turichu. Bezbłędny jest Bosacki w tym spotkaniu. Teraz trzeba zwrócić uwagę. Już pobieg w pole karne Guillermo Volori. Na tych najwyższych, biegających gdzieś tam na piąty, szósty metr graczy Grasso Perzuri. Już zaczęli. Kala Kotorowski. Lulić. Jeszcze przełożył na lewą rogę. Lulić. Bosacki. Jerdan Renkifo. Natychmiast w stronę Sławomira Peszko. Przejął piłkę Peszko. Lewandowski. Lewandowski w polu karnym. Peszko czekał, żeby nie spalić. A jeszcze Lewandowski. A szkoda, zatrzymana ta akcja. Gospodarzy. Luis Enriquez. Umiejętnie Lewandowski wypchnięty, a teraz Enriquez przeprosił partnerów za to bardzo nieprecyzyjne uderzenie. Świetnie tam wrócił Kejwoser i wypchnął Lewandowskiego do narożnika pola karnego, jednocześnie zagradzając drogę na bramkę Eldina Jakubowicza. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. O ta wymagająca poznańska publiczność, która nauczona gry na tak, gry, którą preferuje Franciszek Smuda. O, jeśli stracimy 3 bramki, a strzelimy 4, to zawsze jestem zadowolony, mówi Franz. Murawski, Renkifo. W środku Stilicza, także Lewandowski. Niedokładne było to podanie do Stilicza. Ale Franciszek Smuda pokazuje teraz Bośniakowi, musisz być bardziej pod grą. Stilicz. Czeka Wojtkowiak, Stilicz. Dwójka rywali przy nim, jeszcze Stilicz. No, chyba niepotrzebnie wdał się w ten dribbling. Dobra sekuracja Lulicza, zacznie Jakubowicz. Szkoleniowiec zespołu ze Szwajcarii, Hans-Peter Lotter. Dwukrotnie spotykał się z zespołami polskimi w rozgrywkach europejskich. Jako zawodnik był bramkarzem, ale przeciętnej klasy. Zespołu w FC Thun, Lalo Kle, Young Boys Berno. Od 1974 roku pracuje jako szkoleniowiec. Ale także ma już w swoim piłkarskim CV wizytę w Polsce w eliminacjach Pucharu UEFA w Płocku, gdy wygrali 3-2. I różnicą bramek strzelonych na wyjeździe pokonali wówczas nafciarzy gracze z Turichu pod wodzą Hans-Petera Lottera. Touré. Umiejętnie wypycha Bosacki. Salatić. Kolina. Jakubowicz. Jeszcze 10 minut na gry w pierwszej części meczu na Bugarskiej. Lech 2, Grasso Perzuri 0. Kabanias. Świetne, poznaniacy blisko siebie nie pozwalają tam rozwinąć skrzydeł środkowej części boiska graczów ze Szwajcarii. Volori. Touré. Ładnie strącił Sabanowicz. Sabanowicz. Touré. Arboleda, czy zdąży? Brawa dla Kolumbijczyka za tę interwencję. A Szwajcarzy będą mieli drugi korner. Prosi o wsparcie Emanuela Arboleda. A jeszcze raz ta sytuacja. Dobrze do boku zagrał Sabanowicz. Rozpędzony Dembaturę. Szarżował w polu karnym. Dawid Kala. 22 występy w reprezentacji młodzieżowej Szwajcarii. 3 bramki gracza, no mającego także włoski paszport, Kala i Bosacki. Salatić. Kabanias. Mięciutko, tu jest 3 Szwajcarów, tylko jeden. Bosacki osamotniony, ale skutecznie interweniujący w polu karnym. Kolina. Salatić. Ładnie przyjął. Kabanias. Świetnie, Bosacki, no jest wszędzie, w polu karnym, przed 16. 13-krotny reprezentant Polski. Volori niedokładnie. Brawo Bartosz Bosacki. Brawo poznaniacy, choć muszę przyznać, że tam w pewnym momencie zadrżało serce poznańskich kibiców, gdy piłka trafiła na 17 metr do Ricardo Kabaniasa.
Narzekał Franciszek Smuda na skuteczność swojego zespołu. Tyle sytuacji, ile stworzyliśmy w meczu z GKS-em Bełchatów. Jak można było przegrać to spotkanie, tym bardziej, że rywal oddał 2 strzały na bramkę, a zdobył 3 gole. Przypomnijmy, samobójcza bramka na 2-3, strzelona przez Luisa Enriqueza. No i poprawa skuteczności nastąpiła w tym najważniejszym momencie. 2 gole na otwarcie meczu z Gra Super Zurich. Bandrowski do Enriqueza. Murawski agresywnie od kilku minut, proszę zauważyć, w środkowej części boiska zespół Kasper Oltura. Lulic. On jeszcze bez szwajcarskiego obywatelstwa. Większość graczy, którzy przenoszą się do Szwajcarii, Bośniaków, natychmiast przyjmuje szwajcarskie obywatelstwo. Semir Stilic. Obrzydko teraz faulowany. Będzie kartka dla Lulicza. A tam najpierw było przewinienie Salaticza. Obydwóch zaprasza do siebie 36-letni Tomasz Wilgard. 36 lat, skończy 18 września duński arbiter. Najpierw Lulic, a później Salaticz. 2 żółte kartki w jednej akcji zarobili gracze Gra Super Zurich. No i wreszcie moment odpoczynku dla defensywy zespołu poznańskiego. Sporo było tych akcji Gra Super Zurich, a w ostatnich minutach, co prawda bez groźnego strzału na bramkę Kotorowskiego, ale pokazali Szwajcarzy, że pod polem karnym potrafią grać także szybką piłkę na jeden kontakt i stwarzać niebezpieczeństwo. 2 żółte kartki dla gości. Semir Stilic, ale niedokładne to podanie, wybija Salaticz. Na szczęście poznaniaków za boczną linię boiska. Nie wyszło to dośrodkowanie Bośniakowi. Wojtkowiak. Daleko potrafi rzucić piłkę w pole karne. Jak teraz skakało tam 2 Szwajcarów. Udało im się wybić piłkę. Murawski zablokowany przez Kabaniasa. Daprela. Wojtkowiak. Dobrze teraz Lulic. Kabanias. Szansa na kontrę dla Gra Super Zurich. Sabanowicz. I dobrze gracze poznańskiego Lecha. Bandrowski. Na spalonym Lewandowski. Trzeba by zobaczyć powtórkę tej sytuacji, bo to wszystko gdzieś na granicy spalonego w wykonaniu poznaniaków, ale podniesiona chorągiewka sędziego asystenta od rzutu wolnego rozpoczynają grę goście. Piłka po głowie Wojtkowiaka, ale w kierunku bramki Kotorowskiego. Sabanowicz, Lulic, Salaticz, świetnie wyprzedził Bosacki, ale wprost pod nogi rywali. Nie zdążył Kabanias. Świetnie, teraz wrócili poznaniacy, a szczególnie Stilic, który próbuje rozpocząć kontratak zespołu poznańskiego. Stilic popatrzył, Stilic i brał, mało brakowało, a byłaby bramka. Zdążył wrócić Edin Jakubowicz. Mnóstwo widzi na boisku Semir Stilic, 2 występy w reprezentacji Bośni. Oglądał go Arsène Wenger. Mówiło się, że może trafić do Arsenalu, ale wspierany przez ojca byłego gracza zespołów Ligi Jugosłowiańskiej, a także portugalskiej, Semir Stilic podjął decyzję, że kariera musi rozwijać się bardzo powoli, stopniowo i najlepszym na ten moment klubem dla gracza, reprezentanta Bośni będzie poznański Lech. Kala, Ture. Świetnie ustawiają się poznaniacy. Teraz długie podanie na prawą stronę. Ale tutaj nie było żadnego z graczy Franciszka Smudy. Josip Kolina. Sabanowicz. Lulic. Lulic do środka. Wybija Wandrowski. Oj, teraz Stilic faulował w środkowej części boiska Kabaniasa. Zasłonił ręką a drogę Szwajcarowi do piłki. To było to przewinienie odgwizdane przez duńskiego arbitra. Jeszcze poznaniacy i teraz faulowany w środku boiska Sławomir Peszko. Brzydki fragment w wykonaniu obu zespołów. Jeszcze ponad 3 minuty gry plus to, co doliczy, choć wielu przerw nie było w tym meczu. Tomasz Wilgard. Lulic. Pandrowski, Murawski. Odzyskali piłkę Szwajcarzy. Kabanias. Kabanias daleko pod pole karne Bosacki. I Luis Enriquez.
świetnie. Teraz na jeden kontakt poznaniacy. Murawski. Rusza Murawski. Nie przejął piłki Renkifo. Wolori. Jakubowicz. Grzegorz Wojtkowiak. Peszko. Spokojnie udało tę piłkę utrzymać się w boisku. Teraz trochę nonszalancko. Nie patrząc za plecy Stilić. Przejął Salatić. Sabanowicz. Kala. Na niego prosił, aby zwrócić uwagę także trener Marek Bajor. Grzegorz Wojtkowiak. Goni go Dęba Ture. Wojtkowiak popatrzył, gdzie można zagrać do przodu. Stilić. I Josip Kolina. Ładnie zasekurował teraz Kolina, schodząc ze środka do bocznej linii boiska. Fabio Daprele. Rozpoczną poznaniacy. Najwięcej bramek w europejskich pucharach. 26, 13 dla gospodarzy, 13 dla gości padło na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w ostatnim kwadransie pierwszej części gry. Podobnie było zresztą, gdy padły dwa gole w meczu z Hazarem Lenkoran. Faulowany Peszko, ale pozwala grać arbiter. Murawski, Stilić. Na lewej stronie Enriquez. Teraz do niego powędrowała piłka Enriquez, zablokowany przez Wosera. Jeszcze pan Amczyk. W pole karne ruszył Lewandowski. Jakubowicz. To ciężko było dojść do tej piłki Robertowi Lewandowskiemu. Dobrze ustawiony Bosacki. Po raz kolejny Peszko. Wojtkowiak, ale odebrał mu piłkę Salatić. Lurić. Salatić ładnie teraz podał prostopadle przy lewej bocznej linii boiska do Touré. Idzie koło niego Bosacki. Będzie rzut rożny dla Grasshopper. Rozpoczęła się ostatnia minuta tych regulaminowych 45 pierwszej części spotkania. Idzie do narożnika boiska Dawid Kala. Wszystkie stałe fragmenty gry z prawej, lewej strony. W jego wykonaniu czasami tylko Kei Vossero przyjmuje możliwość dośrodkowania piłki w okolice pola karnego. Zaczął się ruch właśnie w okolicach 16. Kala piąstkuje Kotorowski. Kabanias. Jeszcze trzeba uważać. Kabanias i dobrze ustawiony Hernan Renkifo. Enriquez. Szansa na kontrę w ostatnich fragmentach tej pierwszej części gry. Stilić. Będzie out dla gospodarzy. Już zaczęli. Sławomir Peszko. Przy nim tylko Wolori. Peszko w polu karnym. Tymczasem Stilić. Renkifo nie sięgnie piłki w polu karnym. Będzie musiał wycofać do Murawskiego. Murawski. Renkifo. Wandrowski popatrzył, gdzie jest dwóch graczy z zespołu poznańskiego. Lewandowski i Jakubowicz. Jedna minuta doliczona przez duńskiego arbitra Tomasa Bejucharda do pierwszej części meczu. Lech prowadzi z Grasshopper Zurich 2-0. Bramki Hernana Renkifo i Roberta Lewandowskiego. Enriquez, Bandrowski, jeszcze poznaniacy. Pokazuje się przed polem karnym Renkifo, Stilić. Ładne wgranie w pole karne, ale dobrze wyszedł z bramki 23-letni goalkeeper, świeżo upieczony reprezentant Szwajcarii. Kei Vossero, Kabanias, Wolori, daleko w stronę Sabanowicza, jest przy nim Arboleda. Murawski, Bandrowski spojrzał na zegarek, Duńczyk. Jeszcze Bandrowski, Luis Enriquez, upłynął już ten doliczony czas gry, nie pozwoli skończyć tej akcji, Tomas Weilgard, 45 minut plus jedna doliczona, pierwszej części spotkania na Bułgarskiej za nami. Lech Poznań bardzo szybko, bo już w czwartej minucie objął bramkę, po strzale głową Hernana Renkifo, kapitalne było to dogranie Sławomira Peszko na dalszy słupek bramki Elwina Jakubowicza, wykończone przez Peruwiańczyka, a później bramka strzelona po akcji Renkifo przez Lewandowskiego. Statystyka pierwszej części, strzały 10, Lech 4, Grasshopper, ale już 5 celnych po stronie poznaniaków, żadnego po stronie Szwajcarów. Jeśli chodzi o skuteczność strzałów, 50% poznaniacy, 64% skuteczności podań. Nieco więcej mieli Szwajcarzy, ale te ich podania to bardzo często była wymiana piłek na własnej połowie pomiędzy obrońcami Guillermo Wolorim, a także Josipem Kolino. Dobra gra poznaniaków, choć też momentami pozwalali gracze Franciszka Smudy na to, by piłkę pod polem karnym Kotorowskiego rozgrywali gracze ze Szwajcarii. No ale tam specjalnego zagrożenia nie było pod bramką
32-letniego golkipera zespołu poznańskiego, więc myślę, że możemy być zadowoleni z tych pierwszych 45 minut. Lech prowadzi z Lech, gra Soper Zurich 2-0, a Beata Oryl ma już gracza zespołu poznańskiego, Roberta Lewandowskiego. Tak, zgadza się. Robert Lewandowski, strzelec drugiej bramki dla Lecha Poznań, jest już ze mną. Robert, przed tym spotkaniem mówiono, nikt nie wątpił, że ty piłkarsko jesteś gotowy do tego, żeby zagrać od pierwszej minuty, ale obawiano się o tą stronę mentalną, psychiczną. Czy ten gol strzelony w tak ważnym spotkaniu to jest dowód, że ty się nie denerwujesz? Nie, jeśli chodzi o psychikę, to raczej nie miałem nigdy z tym problemów. Przy takiej publiczności, takim meczu, aż chce się grać. I dlatego warto trenować właśnie i wygrywać mecze. Rozpracowaliście rywala dokładnie. Zespół z Zurichu niczym was nie zaskoczył w tej pierwszej połowie? No jak na razie zespół nie miał takiej żadnej klarownej sytuacji, choć wiadomo, że próbują. Ale na razie jest 2-0 do przerwy, jeszcze tego meczu nie wygraliśmy, jest to dopiero tak pierwszy mecz, więc trzeba na drugą połowę jeszcze wyjść i jeszcze bardziej skoncentrowani i zagrać to tak samo równie dobrze. A propos tej drugiej połowy, można spodziewać się, że będziecie bronić tego wyniku, czy jeszcze będziecie starali się go podwyższyć, żeby zaliczka przed rewanżem była wyższa? No na pewno będziemy chcieli jeszcze coś strzelić, bo wiadomo 2-0 no nie jest takim aż wysokim wynikiem, wiadomo, no nie możemy stracić bramki. I chcemy grać tak samo również dobrze, jak w pierwszej połowie. Dziękuję serdecznie. Tyle Robert Lewandowski. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę, ale proszę zostać z nami, bo za chwileczkę wracamy na Poznański Stadion przy ulicy Bułgarskiej. Po 45 minutach spotkania przy Bułgarskiej, druga runda eliminacyjna Pucharu UEFA. Lech Poznań prowadzi z Graz Soper Zurich 2-0, bramki Hernana Renkifo w czwartej minucie, a także Roberta Lewandowskiego w 14 minucie tego spotkania. Dobra gra poznaniaków przez pierwsze 45 minut, niemal bez strzeleckiej okazji zespół z Zurichu, choć kilkukrotnie gościli pod polem karnym Krzysztofa Kotorowskiego gracze Hans-Petera Lotera. Poznaniacy w tym spotkaniu w ustawieniu bramcy Kotorowski, dalej z 22 numerem w obronie Wojtkowiak, 19 Bosacki, 5 Arboleda, 25 Enriquez, 17 Peszko, 16 Murawski, 6 Wandrowski, 14 Stilicz, 7 Lewandowski, 11 Renkifo. Będzie zmiana, wejdzie ten, którego spodziewano się w trakcie pierwszej części spotkania, a więc Raul Bobadilla. To jest najskuteczniejszy gracz zespołu szwajcarskiego w ubiegłorocznym sezonie Ligi Szwajcarskiej. Bobadilla już przygotowany do gry. Nie ma na placu Demba Touré. A skład Graz Soper Zurich wygląda następująco. W bramce Jakubowicz, dalej Kejwoser, 4 Wolori, 5 Kolina, 24 Daprela, 10 Kala, 35 Salatic, 7 Touré. Mamy jeszcze jedną zmianę. Za Kale wchodzi Zuber. 15 Kabanias, 8 Lulic, 21 Sabanowicz. A więc na dwie zmiany decyduje się od początku drugiej części spotkania szwajcarski szkoleniowiec zespołu Graz Soper. Nie mają nic do stracenia, przegrywają dwoma bramkami. W perspektywie rewanżu to jest nie najlepszy wynik. Teraz faulowany przez Arboledę Sabanowicz. Będą musieli zwrócić szczególnie na Bobadillę uwagę poznaniacy. Mało było tych stałych fragmentów gry pod bramką Kutorowskiego. Mało szans stworzyła sobie ekipa ze Szwajcarii. Nie ma Kali na boisku, a więc Kabanowicz. Przejął Murawski. Wandrowski natychmiast ruszył po prawej stronie Peszko. Świetnie teraz wypuszczony były grać Wisły Płock. Peszko wraca za nim. Kejwoser. Peszko i rzut rożny. Drugi rzut rożny poznaniaków przy trzech wykonywanych w pierwszej części meczu przez zespół Graz Soper Zurich. Semir Stilic. Piekielnie dokładne, dokręca piłki. Stilic w pole karne, tak jak teraz, ale wybił Salatic. Murawski i Wrałak nie ma bramki. Mało brakowało. Ależ kapitalną interwencją popisał się teraz Erdin Jakubowicz. I natychmiast wsparcie publiczności przybugarskiej. Jeszcze jeden korner Semira Stilicza. Tylko jeden gracz. Sabanowicz na środku. Znów wybijał piłkę Salatic. Murawski. Próbują przejąć poznaniacy Renkifo.
Świetnie wypatrzył Styricza tam po prawej stronie. Ten chciał dwójkowo z Wojtkowiakiem. Nie udała się ta akcja graczom Franciszka Smudy. Murawski. Stracił piłkę na rzecz Zubera. Ten natychmiast na prawą stronę. Bobadilla. 18 goli w 32 spotkaniach ubiegłego sezonu. Bobadilla, przy nim Arboleda i Luis Enriquez. Od bramki Kotorowski. Oto właśnie 21-letni Argentyńczyk, wychowanek Atletico River Plate. Raul Bobadilla. Dzisiejszy futbol nie ma przed sobą tajemnic. Takie stwierdzenia padały z ust niektórych szkoleniowców w trakcie ostatnich mistrzostw Europy w 2008 roku. Ciężko nie zdobyć materiałów, szczególnie już na tym etapie, gdy walczą ze sobą takie jedenastki jak Lech Poznań i Grasshopper Zurich. 290 euro zapłacił Franciszek Smuda za możliwość obejrzenia na płytach DVD ostatnich spotkań z FC Basel Sionem, a także FC Vaduz zespołu Grasshopper Zurich. Zresztą Franz Smuda, przypomnijmy, także szkoleniowiec kilku klubów niemieckich, ma bardzo rozległe znajomości w całej trenerskiej Europie. Rozmawiał przed tym spotkaniem ze szkoleniowcem Bazylei Christianem Grossem, którego podpytywał o sposób gry, mocne i słabe strony zespołu Grasshopper. Wybija piłkę Josip Kolina. Bosacki. Niemal bezbłędny w tej pierwszej połowie. Szalejący w polu karnym, ale także bardzo często przed linią 16 metrów. Daprela. Blisko Bobadilli gra Arboleda. A tymczasem Daprela faulujący przy bocznej linii boiska. A faulowany był Sławomir Peszko. Dobrze, że znów zaczęli bardzo aktywnie, agresywnie poznaniacy, nie pozwalając na rozwinięcie skrzydeł ekipie z Zurichu. Semir Stilić. Stilić mocno w pole karne. Dobrze wyszedł z bramki Jakubowicz. Sabanowicz. Luis Enriquez. Świetnie na prawą stronę do Stilicza, choć nieco za mocne było to podanie. Jeszcze walczy Stilić. Od autu zaczną gracze ze Szwajcarii. Podobnie wyglądała pierwsza część tego spotkania, gdy poznaniacy bardzo szybko zdobyli pierwszą bramkę i do 20 minuty gry wyraźnie dyktowali warunki na płycie stadionu przybułgarskiej. Można powiedzieć komplet, co prawda są puste foteliki, ale też kibice stoją na schodach między sektorami, a więc około 17 tysięcy osób ogląda spotkanie drugiej rundy wstępnej Pucharu UEFA. Bandrowski, niedokładnie do Lewandowskiego. Kolina, ale także jego podanie nie było najlepsze, uratował sytuację Zuber. Volori. Sabanowici, Arboleda. Świetnie Kolumbijczyk, Murawski. Zrobił kółeczko z piłką pomocnik Lecha, a także reprezentacji Polski Enriquez. Bandrowski. Grzegorz Wojtkowiak. Stilić, Wojtkowiak, ładnie odegrał piłkę Bośniak, ale Wojtkowiak niedokładnie. I przejęli Szwajcarzy. Kabanias. Salatić. Kolina. Jakubowicz. Mocno i niedokładnie tracą piłkę Szwajcarzy. Od autu rozpoczną poznaniacy. Sposób na Bobadillę, choć jeszcze nie pokazał nic wielkiego, Argentyńczyk, jest zdaniem Franciszka Smudy bardzo prosty. Trzeba grać bardzo blisko niego. Wówczas traci prawie wszystkie walory napastnik Grasshopper. Zuber. Kej Wosser. Wosser i Murawski. Poradził sobie Szwajcar. Wosser do środka. Bobadilla, będzie niebezpiecznie. Bobadilla przed polem karnym. Bosacki. Jeszcze Wosser. Bobadilla niebezpiecznie obok bramki strzela Argentyńczyk. Zacznie Kotorowski. To było najpoważniejsze ostrzeżenie dla poznaniaków w tym spotkaniu. A już widać, że znacznie lepiej czuje się w ofensywie, w możliwości poszukania miejsca do strzału Bobadilla niż grający przed przerwą Senegalczyk Demba Touré. Tamten był pracowity, mnóstwo piłek przejętych na połowie poznaniaków, ale także pod bramką Kotorowskiego. Tyle, że później nie przekładało się to na korzyści dla zespołu ze Szwajcarii.
Cavanias. Dobrze Bandrowski. Renhifo. Murawski. Stilić. Wyprzedzony przez Wusera. Zuber. Cavanias. Salatić. Salatić blisko pole karne. Bobadilla. Salatić! No, trzeba coś zrobić z defensywną grą poznańskiego Lecha. Podniósł się Franciszek Smuda. Będzie rzut rożny dla Grasshopper. Nie może tak wyglądać defensywa poznańska przy rozpędzającym się coraz bardziej zespole Grasshopper. Ricardo Cavanias. Cavanias, piłka odchodząca od bramki. Dobrze Arboleda. Wouser. Zuber. Cavanias. Wysoko wyszli poznaniacy. Wouser. Ależ teraz minął dwójkę. Lewandowski, Enriquez. Wouser na wysokości pola karnego. Wouser, Zuber, Kotorowski. Kapitalna interwencja. Jeszcze wybija piłkę. Ten, który wrócił we własne pole karne. Hernan Renhifo. Ależ instynktownie teraz bramkarz poznaniaków. Zasłonięty, mam wrażenie, był Kotorowski. Ale świetna interwencja. Pomstuje Franciszek Smuda na decyzję Tomasa Weygarda. 36-letni Duńczyk prowadzi te zawody jako arbiter główny. A tutaj mamy powtórkę akcji Wousera. Strzał Zubera, interwencję Kotorowskiego. Zuber. Już zaczęli Szwajcarzy. Lepszy okres gry w wykonaniu podopiecznych Hans-Petera Lotera. Stilić. Dość bierna postawa jest na lewej stronie obrony w tej drugiej części spotkania. Luisa Enriqueza, będzie niebezpiecznie. Faulowany Samuel Sabanowicz. Pięćdziesiąta piąta minuta gry rozpoczęła się w tym spotkaniu. Przytrzymywał Bosacki. No jeszcze miały tam kontakt nogi obu graczy. Zdaje się, to przewinienie odgwizdał w tej sytuacji Duńczyk. Bobadilla i Guillermo Volori. Argentyńczyk i Hiszpan przy piłce. Aż 8 graczy ustawił do muru Krzysztof Kotorowski. Popatrzmy, jest sygnał do gry. 55. minuta meczu na Bugarskiej. Lech prowadzi z Grasshopper Zurich 2-0. Bobadilla nad bramką. Skończyło się na strachu. Myślę, że za blisko było, aby próbować piłkę przenosić nad murem. Nie jest jeszcze graczem aż takiego formatu Argentyńczyk, aby w tej sytuacji zmieścić piłkę pod poprzeczką bramki Kotorowskiego. Rozgrzewają się poznaniacy. Jakub Wilk, Zlatko Tanewski, a także Dmitrij Iniacz. Dwóch pomocników i obrońca. Sabanowicz. Odgwizdane przewinienie Grzegorza Wojtkowiaka. No nie radzą sobie poznaniacy od kilku minut z naporem zespołu Grasshopper Zurich. Znakomitym taktykiem jest Hans-Peter Lotter. Choć też mówi się, że jego największym atutem jest utrzymywanie w zespole żelaznej dyscypliny, ale także tej dyscypliny taktycznej. Popatrzmy, dośrodkowanie w pole karne i Bosacki. Walczy Murawski, przy nim Cavanias, świetnie Murawski, jest Peszko, w środku idzie Stilić, lewą stroną ruszył Hernan Renhifo, Peszko, jeszcze Sławomir Peszko, Renhifo przed polem karnym, Renhifo, Stilić, szansa i gol, nie ma, jest bramka Lewandowski, ale szczęście poznaniaków, odbita słupka piłka wpada prosto pod nogi Lewandowskiego i 3-0. Jeszcze raz ta sytuacja, strzelał Semir Stilić, odbita od słupka piłka, reklamują spalonego w tej sytuacji Szwajcarzy. No, zaraz zobaczymy, na pewno nie z tego ujęcia kamery, zamykał tę akcję po lewej stronie. Na tym polega gra rasowego napastnika, zawsze potrafi znaleźć się w polu karnym w najbardziej odpowiednim miejscu i momencie, tak jak zrobił to teraz Robert Lewandowski. 57 minut gry na Bugarskiej, Lech Poznań 3, Grasshopper Zurich 0. Bandrowski, Wojtkowiak, Stilić, ale tam dobrze w środku boiska Szwajcarzy, Cavanias do Bobadilli,
Jeszcze Bobadilla ratuje sytuację Kotorowski. Naciskali Szwajcarzy, stworzyli dwie dobre sytuacje i zagrożenie pod bramką poznaniaków. Nie wystarczyła jedna szybka akcja, wyjście z kontrą Sławomira Peszko. Później dogranie piłki przez Renkifo. I zamknął to wszystko po lewej stronie Robert Lewandowski. Trzecia bramka w europejskich pucharach młodziutkiego 20-letniego napastnika zespołu ze stolicy Wielkopolski. Zuber. Arboleda. No, patrzyli teraz w środku boiska poznaniacy jeden na drugiego. Żaden nie przejął piłki. Zrobili to Szwajcarzy. Bobadilla. Arboleda. Nie, to Sabanović, przepraszam. I teraz odgwiezdane przewinienie. No musiał gdzieś tam w parterze, choć nie zgadza się z tym Franciszek Smuda. A w tej walce o piłkę Arboleda zahaczyć Samela Sabanovića. No, coraz lepsze spotkanie na bułgarskiej. Wreszcie jest to gra obustronna. Całe szczęście będzie polegać na tym, jak Lech po prostu nie straci bramki. No tak, Arboleda zakreszczył Sabanovića. I dobra była w tej sytuacji decyzja duńskiego arbitra. Ale tylko zyskało widowisko na tym, że Szwajcarzy po przerwie otworzyli się i zaczęli atakować bramkę Kotorowskiego. Jeszcze raz Bobadilla, tym razem w mur. Walczy Murawski, Peszko, nie dali rady. Argentyńczyk, próba dośrodkowania. Rzut rożny dla Grasshopper. Jest dośrodkowanie w pole karne, skakał tam Volori, Henriquez i Kotorowski. Spokojna interwencja bramkarza Lecha. Szybko zaczęli ten stały fragment gry Szwajcarzy. Ale też zupełnie nieudane było dogranie piłki w pole karne. Kotorowski powalczył o górną piłkę, Renkifo, jeszcze raz Stilić. Oszuka swojej szansy. Przypomnę, w pierwszej części meczu wypatrzył wysuniętego przed bramkę Edina Jakubowicza i pokusił się o strzał z 40 metrów, co normalnie skończyło się bramką na 3-0. Jakubowicz. Ależ powalczył teraz Bandrowski, piłka dla Lecha. Poprawiają Lechici statystykę polsko-szwajcarskiej rywalizacji w rozgrywkach europejskich. Na własnym terenie wygraliśmy 3 mecze, 2 remisując, 3 przegrywając. Bilans bramkowy 11-11, ale teraz to już 14-11. I czwarte zwycięstwo ekipy polskiej na własnym boisku. Murawski za boczną linię boiska. Trzeba przyznać, że świetnie poznaniacy neutralizują Cabaniasa. A jeszcze nie pokazał swoich możliwości w tym spotkaniu. Nie było żadnego otwierającego drogę do bramki podania pomocnika reprezentacji Szwajcarii, faulowany Deprela. Podszedł, przeprosił zgodnie z zasadami fair play Sławomir Peszko. No tam nie było żadnej złośliwości, to nie był zamierzony faul, po prostu chciał zahaczyć piłkę Peszko w tej sytuacji. Salatić. Jeszcze raz Peszko. I znów odgwizdane przewinienie na korzyść Grasshopper Zurich. Zacznie Cabanias. Wracają poznaniacy pod własne pole karne. Wouser. Mięciutko Wouser tam do Bobadilli. Ale Bosacki świetnie wyszedł, przeczytał tę grę. Wybił piłkę daleko od pola karnego. Pandrowski. Stilić. Jeszcze raz piłka na prawą stronę. Tym razem do Renkifo. Świetnie Peruwiańczyk. Jeszcze raz Stilić ucieka po lewej stronie. Murawski. Szkoda, że nie zagrał Bośniak tam piłki. Choć teraz świetne podanie do Renkifo. Dwójka poznaniaków w okolicach pola karnego. Murawski brani Jakubowicz. Zagapiła się cała defensywa. Grasshopper Zurich w tej sytuacji. Spalonego wyznacza piłka w tej sytuacji. No i oczywiście nie ma mowy o offside. Świetne dogranie Hernana Renkifo. Ale w środek bramki strzelił Rafał Murawski. Stilić. Kej Wouser. Świetne tempo drugiej części meczu. Zuber. Salatić. Bobadilla. Trójka poznaniaków natychmiast przy nim. Jeszcze Bobadilla, Lewandowski.
Opłacił się ten pressing, przejęliśmy piłkę, ucieka Peszko, Renkifo gra do Peszki, będzie znakomita okazja przed Poznaniakami. Na spalonym Sławomir Peszko, zdaniem arbitra. No tutaj na pewno spalonego nie było. Tyle, że zauważyłem, arbiter stoi dość daleko od bramki Jakubowicza. Trudno przypuszczać, by pozycja spalona była przy dograniu piłki do Renkifo. Bowser. Przytrzymywany Zuber przez Arboledę. Ricardo Cabanias. Zagrał przeciwko Turcji, a także Portugalii podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych na boiskach Austrii i Szwajcarii. Nie wystąpił w tym pierwszym meczu, meczu otwarcia, gdy przegrali podopieczni Kobikina z Czechami 0-1. Jeszcze raz Cabanias. Niedokładnie Enriquez. Przejął piłkę Panamczyk, Enriquez, wraca Bowser, Lewandowski. Jeszcze Wouser walczący o piłkę, próbujący wyłuskać spod nóg strzelca. Dwóch bramek w tym spotkaniu. Zuber za boczną linię boiska. Enriquez do Murawskiego. Ładne odegranie pomocnika reprezentacji polskiej. Zdaniem arbitra faulował Robert Lewandowski. Coraz częściej przerywa grę Thomas Weilgaard, jakby chciał zasygnalizować swoją obecność na boisku w trakcie tego bardzo dobrego piłkarskiego widowiska przy bułgarskiej. Josip Kolina, Cabanias. Volori, Bowser. Savanovic, Zuber. Ależ ciasno jest tutaj, zawężają pole gry poznaniacy. Bandrowski, Renkifo. Ładnie odwrócił się z piłką Peruwiańczyk, wrócił Cabanias. Nie ma faulu. Kolina. Bowser. Salatić, Cabanović na lewą stronę. Fabio Daprela. Lulić. Faul Wojtkowiaka. Już zaczęli Szwajcarzy. Josip Kolina. Niepilnowany na prawej stronie Bowser. Do niego adresowana piłka. Schodzi teraz tutaj dopiero za sekuracją Bandrowski. Salatić. Będzie niebezpiecznie Bosacki. Wracał tam co prawda za Savanoviciem. Teraz wyraźnie zagranie nakładką. Nie gwiżdża arbiter. Wracał Arboleda za Savanoviciem w pole karne, ale też świetna asekuracja Bosackiego. Josip Kolina. 3-0. Kapitalna zaliczka przed wizytą na stadionie w Saint-Gallen, gdzie przypomnę, odbędzie się rewanż 28 sierpnia. Volori. Nieporozumienie teraz w zespole szwajcarskim. Przejął piłkę w środku boiska Bandrowski. Szóstka Poznaniaków w akcji ofensywnej. Bandrowski i Cabanias. Bandrowski w środku czeka na piłkę. Semir Stilić, Cabanias. Od bramki Jakubowicz. Nie było tam wsparcia, nie pokazał się z tyłu Grzegorz Wojtkowiak. Nie miał jak dograć tej piłki w pole karne. Dobrze asekurowany w tej sytuacji przez Cabaniasa, zawodnik poznańskiego Lecha. Erdin Jakubowicz. No, cały bilans polsko-szwajcarskiej rywalizacji w pucharach jest jeszcze mniej korzystny niż w meczach na własnym terenie. 5 zwycięstw, 3 remisy, 7 porażek, bramki 23 w tej chwili do 28. No i będzie to 6 zwycięstwo, jeśli Lech dziś nie pozwoli ograć się Grasshopper. Fouser, Bobadilla. Dobrze, Enriquez, a także Arboleda. Świetnie Arboleda, Murawski. Walczy Stilić. Jest Peszko, ale Cabanias potrafił się ustawić w tej sytuacji. Doświadczony reprezentant Szwajcarii. Guillermo Volori. Daleko Hiszpan w okolice pola karnego. Walczy Savanović. I będzie rzut rożny po interwencji Arboledy. Widzą Państwo pustą trybunę. To jest trybuna numer 4 na stadionie przy bułgarskiej. Trybuna wciąż budowana, choć na tej najwyższej kondygnacji. Już zmontowane są pierwsze krzesełka, to oznacza, że
prawdopodobnie będzie tutaj komplet 20 kilku tysięcy osób na meczu z warszawską Legią w pierwszy weekend października. Trybuna numer 2, trybuna numer 4 to ta z szatniami. Od rzutu rożnego Szwajcarzy. Kabanias, niebezpiecznie Salatić, ale nad bramką Kotarowskiego. Jest kolejna sytuacja, gdy dobra piłka dograna w pole karne ląduje na głowie jednego z graczy, Grasshopper Zurich, ale później wysoko nad poprzeczką świątyni Krzysztofa Kotarowskiego. Aby to tylko nie uśpiło obrońców zespołu z Poznania. Kotarowski. Walczą o piłkę Lulicz i Wojtkowiak. Wyżej skoczył gracz ze Szwajcarii. Salatić. Przejęli poznaniacy Renkifo. Nie ma spalonego. Wychodził na czystą pozycję Lewandowski. Ale przerwana akcja przez Josipa Colinę. Faulowany Salatić. Nie ma co dyskutować z decyzjami Tomasa Weygarda. Kartki będą się liczyły. Przypomnijmy, gdyby Lech przeszedł, Grasshopper Zurich jest na najlepszej drodze. To jeszcze przed fazą grupową meczów Pucharu UEFA trzeba będzie zagrać pierwszą rundę rozgrywek tego europejskiego pucharu. Świetnie wymyślił to Murawski, grając do lewej strony, do bocznej linii boiska do Renkifo. Ale też dobrze Wolori. Jeszcze jedno przewinienie, Sławomira Peszko. To jest bardzo niedoświadczony sędzia Tomasz Weygard. Jak mówiłem, 18 września skończy 36 lat. W pucharze UEFA w ubiegłym sezonie był arbitrem technicznym w kilku spotkaniach, między innymi w meczu grupy D, gdzie HSV Hamburg na własnym stadionie zremisował 1-1 z FC Basel, a więc zespołem szwajcarskim. Zuber. Świetna interwencja Luisa Enriqueza. Ricardo Cabanias z narożnika boiska. To już siódmy korner dla zespołu ze Szwajcarii. Ale na świetlnej tablicy stadionu przy Bułgarskiej wciąż cyferka 3 przy liczbie bramek gospodarzy i 0 goli strzelonych przez gości. Lulic. Jeszcze Lulic. Dobre dogranie piłki na prawą stronę. Ma sporo miejsca. Cabanias. Ładne dośrodkowanie. Kotorowski skoczył bramkarz Lecha, ale ta piłka znów mija bramkę nad poprzeczką. Tyle, że tam była trójka Szwajcarów. I tylko jeden Bandrowski skaczący, walczący o tę piłkę. Trzeba zwrócić uwagę na takie sytuacje w polu karnym. Berchowi nie przytrafiła się głupia wpadka, głupia bramka jeszcze w tym spotkaniu. Bramka, która w kontekście dwumeczu będzie znaczyła bardzo dużo. Dołączył do rozgrzewających się w zespole poznańskim Piotr Rejs. Peszko. Biegnie za nim Daprela, Peszko musi ratować tę piłkę, jednak z zabocznej linii boiska i zaczną Szwajcarzy. 20 minut pozostało do końca tego meczu. Lech prowadzi z Grasshopper Zurich w pierwszym spotkaniu drugiej rundy eliminacyjnej Pucharu UEFA 3-0. Stilic. I teraz odgwizdany faul Vero Salaticia. A można powiedzieć, wreszcie odgwizdał Duńczyk faul zespołu szwajcarskiego po tej serii podyktowanych przeciwko Lechowi. Dwóch graczy poznańskiego Lecha w przerwie pomiędzy tymi spotkaniami. Oczywiście są jeszcze mecze ligowe. Wyjedzie na spotkania reprezentacji. Murawski z kadrą Leo Benhakera wybiera się na mecz towarzyski z Ukrainą, ale Lewandowski na spotkanie młodzieżówki. Tymczasem popatrzmy. Dobre, mocne było to strzelenie piłki przez Stilicza. Poradzili sobie Szwajcarzy na spalonym Renkifo. Nie można grać tej piłki do Peruwiańczyka. Świetne rozciągnięcie na prawą stronę. Peszko. Odpychany Peszko, nie reaguje Duńczyk. Cabanias. Ruszył Bobadilla, Wojtkowiak. Cabanias. I wracający Peszko. A momentami nie jest to może najładniejsze spotkanie w drugiej części, choć tempo meczu jest znakomite. Ale starają się jak mogą przeszkadzać oba zespoły w rozpoczęciu akcji ofensywnej przez rywali. Długa piłka Murawskiego do Renkifo. Biegnie tam także Wolori.
Jemu udało się wybić piłkę. Będzie aut dla zespołu gospodarzy. Powalczył Renkifo. I mają poznaniacy kolejną sytuację pod polem karnym Edina Jakubowicza. Nie spieszy się Wojtkowiak. Tylko trzech graczy w niebiesko-białych kostiumach w polu karnym. No na pewno wejście Bobady spowodowało, że też mocniej koncentrują się na zabezpieczeniu tyłów gracze Franciszka Smudy. Lewandowski, Renkifo, a także Stylić w polu karnym. Wojtkowiak daleko rzucił piłkę. Jakubowicz. Jest Stylić, nie ma szansy na oddanie strzału. Ależ była sytuacja, przeprasza teraz Jakubowicz, który wskoczył na plecy. Miałem wrażenie Josipa Koliny. I mieli okazję poznaniacy. Bosacki. Pokazuje się Peszko, do niego dogranie. A nie to Wojtkowiak był teraz. Peszko w pole karne. Nie dostał piłki Lewandowski. Murawski, świetnie do Enriqueza. Jeszcze raz Murawski. Grzegorz Wojtkowiak. Podszedł do niego Daprela. Wojtkowiak na bocznej linii pola karnego. Natychmiast podwojony, bo Lulicz także stara się przeszkadzać. Rzut rożny dla Lecha. I jeszcze raz ta sytuacja po dalekim wyrzucie. No, za środkową linię, gdyby wyznaczyć taką oś symetryczną wzdłuż boiska, rzucił piłkę Grzegorz Wojtkowiak. I już zaczęli poznaniacy. Peszko. Ładne dośrodkowanie. I broni przy bliższym słupku Jakubowicz. No, Stylić jest dzisiaj wszędzie. Vero Salatić. Strącił piłkę Sabanowicz, Kotorowski. Kolina. Murawski. Ładnie znalazł Lewandowskiego. Ten świetnie przyjął piłkę. Lewandowski, ależ podanie. Stylić, szansa dla Lecha. Stylić i broni Jakubowicz. Ale to nie koniec akcji. Lewandowski. Peszko, dwójka graczy w polu karnym. Peszko, ależ to był nieudany strzał byłego gracza Wisły Płock. No, Stylić ma już drugą znakomitą okazję w tym meczu. I po raz drugi ogrywa go bramkarz Grasshopper Jakubowicz. Na spalonym Renkifo, ale on nie brał udziału w tej akcji. Gdyby po prostu podciął piłkę, przerzucił nad opadającym już na murawę bramkarzem Grasshopper Bośniak, mielibyśmy czwartą bramkę dla Lecha. Fachowcy mówią o Jakubowiczu, że to jest jeden z najbardziej uzdolnionych szwajcarskich bramkarzy, na pewno tego młodego pokolenia. No i patrząc na jego wyczyny na bułgarskiej, nie dziwi powołanie od Otmara Hitzfelda. Stylić. Po lewej stronie Lewandowski. Można teraz to przegrać do Sławomira Peszko na drugą stronę. Nie zobaczył tego Lewandowski. Murawski. Bandrowski. Wojtkowiak. Przenieśli ciężar gry na prawą stronę boiska poznaniacy. Peszko. Wojtkowiak. Świetne dogranie do Peszko, ale tam Kolina dobrze ustawiony. Jeszcze aut dla zespołu gospodarzy. Rozpoczął się ostatni kwadrans meczu Lecha z Grasshopper Zürich. Bramka Erdana Renkifo, dwa gole Roberta Lewandowskiego. Gospodarze prowadzą 3-0. Grzegorz Wojtkowiak. Renkifo, Lewandowski. Jeszcze szansa przed Styliczem. Stylić i gol! Jest bramka samobójcza, 4-0. Strzelił tę bramkę Valoria, więc ten, o którym mówiłem, że tak wiele dobrego robi dla zespołu Grasshopper Zürich. Mnóstwo wygranych główkowych pojedynków. Jeszcze raz powtórka. Lewandowski. Stylić, taka wrzutka na aferę. Może szukał tam jeszcze Hernana Renkifo. Próbował interweniować. Guillermo Valori, 26-letni Hiszpan, autorem bramki samobójczej. W 76. minucie meczu. Lech 4, Grasshopper 0. A na bułgarskiej trwa piłkarskie święto. Wyszedł z ławki Marek Major, jakaś konsultacja z Franciszkiem Smudą. No być może będą wreszcie zmiany w zespole poznańskim, bo wciąż ta pierwsza jedenastka. Przypomnijmy, w weekend czeka Lecha spotkanie ekstraklasy.
A tymczasem na razie nie daje odpocząć graczom podstawowego składu 60-letni szkoleniowiec Lecha. Bouser, Sabanowicz, Zuber. Atakuje Bandrowski. Jeszcze raz Bouser. Arboleda. Od autu zaczną Szwajcarzy. Luis Enriquez. Skandująca teraz poznańska publiczność nazwisko Styricza jako strzelca bramki. Tymczasem rusza Murawski. Okazja na jeszcze jednego gola. Czeka Styricz przed polem karnym. Murawski! Nie ma gola. Ale będzie korner dla poznaniaków. Egoistycznie zagnał w tej sytuacji pomocnik reprezentacji Polski. Trzech partnerów miał w okolicach pola karnego Murawski. Postanowił poszukać także swojej bramki i gola na 5-0. Murawski od rzutu rożnego. Rozpoczęła się 79. minuta spotkania na stadionie Przybugarskiej. Murawski, Jakubowicz, Luigi Bosacki. Wywalczył kapitan poznańskiej drużyny. Out. Rzuci piłkę Grzegorz Wojtkowiak. Przygotowany Dmitrij Iniacz do zmiany razem z kierownikiem zespołu Łukaszem Moblikiem. Już w strefie zmian przy sędzie technicznym. Osacki, Kolina, Jakubowicz, niepewnie, Lulicz. Ma problemy teraz z prowadzeniem piłki, przeszkadza tam jak może Grzegorz Wojtkowiak. Jeszcze jeden aut dla poznaniaków. Jeśli Iniacz, to może za Bandrowskiego, może za Murawskiego. Wojtkowiak, znów daleki wyrzut, Jakubowicz. Znów źle obliczył lot piłki, 23-letni bramkarz, gra Super Zurich. I po raz kolejny bez konsekwencji bramkowej dla zespołu ze Szwajcarii. Powalczył Wojtkowiak. I brawa poznańskiej publiczności za ambicje. Teraz będzie zmiana, już Iniacz przygotowany, a zastąpi Roberta Lewandowskiego. Przechodzi na to swoje ulubione ustawienie 4-5-1 Franciszek Smuda. I olbrzymie podziękowanie. Zasłużone zresztą, bo Lewandowski zagrał kapitalną partię. Dwie bramki, 14 i 57 minuta. To już 3 gole ma na swoim koncie Robert Lewandowski w meczach eliminacyjnych Pucharu UEFA. A w jego miejsce wchodzi na boisko Dmitrij Iniacz. 28-letni Serb. Peszko. Peszko, okazja na dośrodkowanie. Wybija piłkę Kolina. Sporo pretensji do Iniacza miał po spotkaniu ligowym z GKS-em Bełchatów Franciszek Smuda. Stąd też zmiana, decyzja, by zagrać dzisiaj bardziej ofensywnie. No ale dostał swoją szansę. Ma 10 minut na zrehabilitowanie się za występ w piątkowym meczu z zespołem Pawła Janasa. Dmitrij Iniacz. Stylicz, Stylicz, ależ tam skakał Wojtkowiak, wybija piłkę Jakubowicz. Jeszcze Murawski. I wychodzą z kontrą, choć tylko na moment, bo świetnie reprezentant Polski. Gracze gra super. Jednego z piłkarzy rezerwowych poprosił do siebie Hans-Peter Latour. Ma szansę jeszcze jednej zmiany. Przypomnę, pojawili się na boisku od początku drugiej połowy Zuber, a także Bobadilla w miejsce Kali i Demba Touré. Zuber, Enriquez, Arboleda i Kotorowski. Olbrzymia zaliczka przed meczem rewanżowym poznaniaków. Bandrowski. Jeszcze jedna kontra graczy Franciszka Smudy. Czeka Renkifo w środku boiska. Czeka także Peszko. Nie jest na pewno gra głową najmocniejszą stroną tego filigranowego pomocnika. Ale ładnie złożył się do strzału w polu karnym Sławomir Peszko.
Nie utrzymał tutaj linii obrony Guillermo Polori. Stąd pozwolił kontynuować grę arbiter boczny tego spotkania, nie było spalonego. Jakubowicz. Próbował skakać Bobadilla. Lepszy Iniacz, Peszko. Wojtkowiak. Aut dla Poznaniaków. Gdy wylosowali Grasso Percurik przed 3 tygodniami w trakcie losowania par w Nionie, byli działacze, a także szkoleniowiec poznańskiego Lecha zadowoleni, że rywalem zespołu z bułgarskiej będzie ekipa szwajcarska. Po pierwszym spotkaniu, które skończy się za 7,5 minuty, będą, myślę, mieli spore powody do zadowolenia. Wszyscy kibice, ale także cała ekipa pracująca na sukces zespołu Lecha Poznań, bo zanosi się na bardzo wysokie zwycięstwo ekipy Franciszka Smudy. A trzecią zmianą w zespole Grasso Percurik będzie pojawienie się na boisku nominalnego lewego obrońcy w tej ekipie, Tunezyjczyka. A tymczasem szansa, jeszcze i jedzie gol! Jak z Hazarem Lerkoran, też wybili piłkę wtedy Azerowie i też Iniacz za pola karnego. Kanonada przy bułgarskiej, 5-0 Lech prowadzi z Grasso Percurik. I wejdzie na boisko Piotr Rejs. Jeszcze kartka dla bramkarza Grasoper Eldina Jakubowicza. Kapitalnie przy słupko Jakubowicz zasłonięty. Jeszcze raz ta sytuacja. Semir Stilic. Blisko tutaj był Hernan Renhipo. Instynktownie bronił Jakubowicz, ale dobitka Iniacza już bezbłędna. Lech Grasoper. 5-0, do końca meczu jeszcze 6 minut. Pojawi się Mikari na placu gry, ale to jeszcze moment, bo już rozpoczęli Szwajcarzy. Kolina, Salatić, Kabanias, Bouser. Blisko Henriquez, nie udało przejąć się tej piłki. Salatić. Ładne rozciągnięcie na lewą stronę. Daprela. Poszedł tam Badrowski, Daprela w pole karne, Sabanowicz, oby tylko nie zagrał ręką piłki, Kolumbijczyk, przepraszam, no i miał szansę Zuber. Na szczęście spudował w tej sytuacji, opuści boisko Fabio Daprela, no ma 17 lat, jest młodziutki, to dla niego spora dawka i olbrzymi wysiłek, 85 minut spotkania toczonego w niesamowitym tempie, w jego miejsce ten, który był awizowany w podstawowym składzie zespołu, Grasoper. Gracz numerem 11, Yassim Mikari. 5 występów w reprezentacji Tunezji. Wychowanka lokalnego rywala Grasshopper FC Zurich. Franciszek Smuda opowiada o wszystkich szkoleniowcach, którzy z laptopem pod paką przemierzają boiska polskiej ekstraklasy. Zawsze mówi, ja się zdaję na swój trenerski nos. A ile znaczy nos Franciszka Smudy, przekonaliśmy się kilka minut temu, gdy wpuszczony przez niego na boisko Dmitrij Iniacz zdobył 5. bramkę dla Poznaniaków. Już przygotowany Piotr Rejs, a zastąpi Hernana Renhipo. Zdobył bramkę w pucharze UEFA dla Hertha Berlin w pojedynku z Amiką Wronki. Zdobył bramkę także w meczu z Hazarem Lenkoran, tym rewanżowym na bułgarskiej, wygranym 4-1 przez Poznaniaków. Peszko. Jeszcze jedna akcja Lecha. Peszko, wrócił Salatić. Świetnie Rejs, choć tym wszystkim połapał się Mikari. Rejs. Na prawej stronie Wojtkowiak gubi piłkę. Piotr Rejs z kontrą, wychodzą gracze Grasshopper, Senad Lulic i Bosacki. Jak profesor w tym meczu gra Bartosz Bosacki. Stilic, dobry powrót Kabaniasa. Zuber szukał Sabanowicza. Pierwsze 15 minut drugiej połowy stwarzali zagrożenie Szwajcarzy pod bramką Krzysztofa Kotorowskiego. Wówczas jeszcze starał się pokazać wszystko to, co potrafi najlepiej Raul Bobadilla, 21-letni Argentyńczyk. Ale jakby od tej 60 minuty zupełnie zgasł. Zresztą bramka w 57 minucie Roberta Lewandowskiego na 3-0.
na spalonym rejs. Podcięła skrzydła Szwajcarom. Niepotrzebny był ten strzał Semira Stylicza. Dobrze, że nie pokazał mu kartki za zagranie po gwizdku Thomas Weilgard. Stylicz. Niedokładne dogranie do Fossera przez Kapie. Murawski. Badrowski ma sporo miejsca w środku pola karnego. Jest Rejs, jest także Peszko. Pytanie do Rejsa. Murawski odwrócił na lewą nogę. Murawski! Nie ma bramki. Peszko i 6-0. Rozbite Grasshoppers Zurich w stolicy Wielkopolski przy Bugarskiej. Sławomir Peszko autorem 6 bramki. Mieliśmy słupek i dobitkę Lewandowskiego. W 88 minucie poprzeczka i strzał głową. A dopiero powiedziałem, że nie jest to jego najmocniejsza strona. Tyle, że tutaj no, było to dość łatwe. Piłka spadła na głowę Sławomira Peszko. Musiał jeszcze tam powalczyć w polu karnym. Tym większe brawa dla pomocnika poznańskiego Lecha. Przygotowany do gry Anderson Cueto. Daje szansę 19-letniemu Peruwiańczykowi Franciszek Smuda. Zresztą Cueto pojawił się na boisku, także zastępujący Dmitrie Iniacza w meczu z Kazarem Lenkoran. A zejdzie z placu Semir Stylicz. Napracował się w środkowej części boiska Bośniak. Mnóstwo okazji w tym spotkaniu wypracowanych dla partnerów. Tymczasem Luis Enriquez opatrywany przy bocznej linii boiska. A nie będzie jednak potrzebna pomoc medyczna sztabu poznańskiego Lecha. Podniósł się pan Amczyk. Rozpoczęła się ostatnia minuta spotkania. Lech prowadzi z Grasshopper 6-0. Co ja będę Państwu mówił? Posłuchajmy bułgarskiej i delektujmy się wysokim zwycięstwem polskiego zespołu w europejskich pucharach. Kejwouser. Nie dał rady Cueto, choć jeszcze wraca bardzo ambitnie. Kabanias. Próbuje to przeciąć Dmitrie Iniacz. Bandrowski. No i poradzili sobie z Luliczem na tyle, że musiał oddać piłkę. Mikari. I jeszcze raz Tunezyjczyk Mikari w pole karne. Luis Enriquez, Lulicz. Mają swoją szansę Szwajcarzy. Kabanias daleko od bramki Krzysztofa Kotorowskiego. 3 minuty doliczone do drugiej części spotkania przez Tomasa Weilgarda. A obwieścił to wszystkim przy bułgarskiej Henryk Prigel, arbiter techniczny tego spotkania. W 71 roku po raz pierwszy w Pucharze UEFA spotkał się zespoły polski, a także szwajcarski. Legia zremisowała 0-0 i wygrała 3-1 z Lugano. Później Legia eliminowała także Lausanne w sezonie 81-82. Śląski GKS Katowice przegrywały odpowiednio Servet, a także ze Sionem. Amika wyeliminowana przez Servet Genewa. Legia przez FC Zurich. Wreszcie zespół Wisły Płock przez Grasshopper. Ale ostatni pojedynek w sezonie 2006-2007. Mecz grupowy Pucharu UEFA. Wisła Kraków wygrywa z FC Basel 3-1. Ale takich rozmiarów zwycięstwa polskiej jedenastki nad ekipą ze Szwajcarii jeszcze nie odnotowaliśmy. Kabanias. Dobrze Arboleda. Bandrowski czeka Peszko na lewej stronie boiska. Nie przejął piłki Anderson Cueto. A Smuda, mimo że prowadzi 6-0, natychmiast z pretensjami ruszył do Peruwiańczyka. Mikari. Nie zdążył Wojtkowiak. Mikari w pole karne. Sabanowicz. Jak w całym spotkaniu, piłka wysoko nad bramką Kotorowskiego. Jeszcze nieco ponad minuta tego doliczonego czasu gry.
i rozlegnie się ostatni w tym spotkaniu gwizdek duńskiego arbitra. Pierwszy mecz drugiej rundy eliminacyjnej Pucharu UEFA pomiędzy Lechem i Grasshopper Zurich będziemy mieli za sobą. Zaliczka przed rewanżem za 2 tygodnie w Saint-Gallen jest potężna, aż trudno przypuszczać, by Lech mógł zmarnować przewagę 6 bramek wypracowaną na stadionie przybułgarskim. Henriquez, wyprzedzony Anderson Cueto, Salatić, wraca Arboleda i Kotorowski. Niewiele miał okazji do kontaktu z piłką w tym spotkaniu 32-letni bramkarz Lecha. Bandrowski, już wszystko w porządku z żebrami, a na spotkanie rewanżowe gotowy będzie także Djurdjevic. Wciąż kontuzjowani Kikut i Kucharski. No ale też prawdopodobnie wrócą w zespole Grasshopper Zurich napastnik Zarate i kapitan, środkowy obrońca Smiljanić. Bosacki. Właśnie skończył się doliczony czas gry. I koniec meczu na bułgarskiej. 4. minuta spotkania, Erdadn Hifo. 14. minuta meczu, Robert Lewandowski. W drugiej połowie spotkania, 57. minuta, Robert Lewandowski. 76. po akcji Semira Stylicza, gol samobójczy Hiszpana Guillermo Poloriego. W 83. wprowadzony chwilę wcześniej Dmitrij Iniacz dokończył dzieła 2 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. W 88. minucie rozgrywający po raz kolejny znakomite zawody Sławomir Peszko. 90 minut świetnych emocji na stadionie przybułgarskiej i pierwszy mecz zaliczony na 6 przez zespół Franciszka Smudy. Poznaniacy dziś pokazali to wszystko, co mają najlepszego do zaoferowania swojej znakomitej publiczności. Wypełniony bardzo szczelnie stadion przybułgarskiej, na tyle, na ile pozwalają warunki, bo przypomnijmy, trwa przebudowa pod kątem Mistrzostw Europy w 2012 roku. To będzie jedna z aren europejskiego czempionatu rozegranego w Polsce. Dziś Lech pokazał, że warto walczyć, że można walczyć o europejskie puchary. Lech Grasshoppers 6-0. A za uwagę dziękuję, Michał Zawadzki. Do usłyszenia. A przy mnie jest już trener Lecha Poznań, Franciszek Smuda. Panie trenerze, witam ponownie. 6-0. Czy można już zatem gratulować Lechowi awansu do kolejnej rundy? To jest dopiero pierwszy mecz. Wygraliśmy pierwszy mecz i teraz jest drugi. Drugi również trzeba w drugim powalczyć, żeby wygrać, żeby punkty zrobić dla polskiej piłki. Mimo tak wysokiego zwycięstwa i prowadzenia, na początku drugiej połowy przez te pierwsze 10 minut trochę pan pokrzykiwał nerwowo przy ławce. To znaczy, że nie wszystko było tak jak trzeba? Na pewno my nie jesteśmy jeszcze Realem i trzeba podpowiadać, trzeba mobilizować chłopaków. To było najlepsze spotkanie z tych pucharowych w wykonaniu pana drużyny? Nie wiem. Było wiele dobrych spotkań. Które jest najlepsze, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Dziękuję bardzo, gratulacje. Dziękujemy, drodzy państwo. Proszę jeszcze zostać z nami. Teraz przerwa na reklamę, ale za chwileczkę wracamy na stadion przybułgarskiej. Wracamy na stadion Lecha przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, bo tak naprawdę tutaj jeszcze to spotkanie, mimo że się zakończyło, to na trybunach wciąż unosi się ta atmosfera wielkiego sportowego widowiska, jakie niewątpliwie mieliśmy okazję dzisiaj oglądać. Może trudno w to uwierzyć, ale Lech Poznań, polski zespół w pucharach, pokonał Grasshopper Zurich aż 6-0. Andrzej, wiedzieliśmy, że Lech gra do przodu, że Lech gra ofensywnie. Taką grę zapowiadał zresztą Franciszek Smuda, także dzisiaj, no ale chyba wynik 6-0 to przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Oczywiście, ja powiem tak, Lech dzisiaj przy
20 tysiącach ludzi na trybunach urządził sobie trening strzelecki, a nie byliśmy świadkami meczu eliminacji Pucharu UEFA. Zwycięstwo w zupełności zasłużone. Obiektywnie również musimy powiedzieć, że jednak Szwajcarzy zawiedli, spodziewaliśmy się czegoś więcej. Wynik na pewno szokuje. 6-0 w europejskich pucharach to jest wynik naprawdę, który można już teraz śmiało powiedzieć, że Lech już jest w następnej rundzie. No właśnie, Lechowi dzisiaj, patrząc na przebieg tych 90 minut, wychodziło po prostu wszystko. Nawet kiedy miał takie słabsze okresy, bo przytrafił się tak i w pierwszej połowie spotkania, i w drugiej, kiedy dali się zepchnąć, kiedy oddali inicjatywę. Nie przynosiło to bramek rywalom, za to Lech znakomicie czy to utrzymywał się przy piłce, czy to długo rozgrywał swoje bramkowe akcje, czy też długo kontratakował. Andrzeju, zaraz mi odpowiesz na to pytanie i rozwiniemy to zagadnienie, ale Beata Orl ma teraz kolejnego rozmówcę, jest nim Sławomir Peszko, posłuchajmy, proszę Beata. Tak, rzeczywiście, Sławek Peszko jest już ze mną i Sławek przed chwilą powiedział, lepiej nie mogliśmy sobie wymarzyć, rzeczywiście. No nie mogliśmy się sobie wymarzyć, bo ten wynik naprawdę jest ze snów, natomiast gra spodziewaliśmy się, że wiemy na co nas stać. No ale wynik i tutaj publiczność, atmosfera jest naprawdę wspaniała. No właśnie, mówisz wynik ze snów, to znaczy, że mieliście jakieś obawy, jeśli chodzi o tą szwajcarską drużynę. No na pewno, to nie był Azerbejdżan, widzieliśmy, że to nie zła drużyna. No ale mecz super nam się ułożył, dwie bramki do przerwy, a później już całkowita demolka. Sławek, biegałeś, strzelałeś i doczekałeś się, bo w tych poprzednich spotkaniach rzeczywiście miałeś mnóstwo sytuacji, no ale teraz dopiero bramka strzelona. No, w końcu trafiłem tą wymarzoną bramkę. Pierwszą w Lechu, dedykuję mojej narzeczonej Ani oczywiście. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że 6-0, że w bramki. Jestem ogólnie zadowolony. Tak, duża zaliczka. To dla was będzie duże ułatwienie w tym rewanżowym spotkaniu, ale ponoć wasi rywale na własnym boisku spisują się już dużo lepiej. To znaczy co? Pełna koncentracja również w rewanżu? No na pewno będziemy skoncentrowani. Nie wiem, czy takim samym składem, czy trener da komuś odpocząć, ale na pewno nie odpuścimy. Będziemy grać na maksa w każdym meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle strzelec ostatniej bramki dla Lecha Poznań, Sławomir Peszko. Oddaję głos do naszego studia. No dziękujemy pięknie. Sławomir Peszko powiedział, że to co Lech zrobił z rywalem to była prawdziwa demolka. I rzeczywiście, zresztą sam Sławomir Peszko wystąpił tutaj w roli człowieka demolki, bo to co wyprawiał z obrońcami, no i pomocnikami zresztą także Grasshopper, to wielkie, wielkie brawa za to. Tak, dla mnie Peszko był zawodnikiem meczu, stwarzał mnóstwo zamieszania pod bramką rywala. Udało mu się też strzelić gola, ale... Głową, a komentator Michał Zawadzki mówił, że nie, ten element nie jest jego najmocniejszą stroną, zresztą wiemy, że tak jest. Strzelił dlatego, że wyprzedził obrońcę. Jest zawodnikiem bardzo szybkim, ale naprawdę bardzo mi się podoba w dzisiejszym meczu. Sporo sytuacji, to od niego się rozpoczynały akcje zaczepne w... Na początku drugiej części spotkania, kiedy wydawało się, że Szwajcarzy już troszeczkę lepiej się poczuli w Poznaniu, zaczęli lepiej grać, częściej byli przy piłce, nawet na połowie Lecha Poznań. Wtedy właśnie taka przebojowa akcja Peszki na to prawej stronie. To był gol w bardzo ważnym momencie wtedy. Właśnie, wtedy już można tak powiedzieć dobił Szwajcarów, że nawet w momencie, kiedy oni lepiej wyglądali na boisku optycznie, częściej byli przy piłce, to jednak Lech potrafił strzelać gole. Nie wiem, na jakim poziomie jest medycyna w Poznaniu, ale przydałoby się tego Peszkę sklonować. Oczywiście żartuję, ale przydałby się zawodnik o podobnym potencjale, tylko z drugiej strony boiska, bo to dałoby Franciszkowi Smudzie niesamowitą możliwość stosowania różnych wariantów. Przecież wówczas mieliby takich dwóch typowych nominalnych skrzydłowych. Właśnie. Jest sztuką wygrać 6-0, kiedy nie ma się nominalnego lewego pomocnika. To jest jednak duża strata. Nie mamy w Poznaniu takiego zawodnika. Idealnie byłoby o charakterystyce właśnie jak Peszko, przebojowy, bardzo szybki, nie bojący się pojedynków biegowych czy 1-1 i na pewno ten zespół mógłby wtedy być o wiele bardziej groźny. Pamiętasz, zapytałem cię tuż przed rozmową ze Sławomirem Peszko o te takie okresy przestoju zespołu Lecha. Zdarzyły się i w pierwszej, i w drugiej połowie spotkania. Ja zdaję sobie sprawę, że chyba nie ma na świecie zespołu, który przez 90 minut potrafi grać wysokim pressingiem, ale czy twoim zdaniem to było zamierzone ze strony Lecha, czy oni po prostu wbrew własnej woli dali się zepchnąć i oddali inicjatywę rywalowi? Wydaje mi się, że oddali inicjatywę, ponieważ nie można atakować 90 minut. Praktycznie każda akcja ofensywna kończyła się albo strzałem na bramkę, albo już golem. Dlatego w pewnym momencie Lech troszeczkę chciał wciągnąć przeciwnika, żeby
troszeczkę odpocząć, żeby no nie można non-stop obsługiwać długimi piłkami ani napastników, ani pomocników, bo naprawdę 90 minut nie są oni w stanie w takim tempie grać. O dojrzałości Lecha świadczy fakt, że dobrze sobie radzi zarówno kiedy ma piłkę przy nodze i kiedy może nią operować, wymieniając mnóstwo podań, angażując w tę akcję wielu zawodników, jak i wtedy, kiedy przychodzi przejść do kontrataku, co udowodnił Sławomir Peszko. Właśnie, dlatego taki zawodnik jak Stilić jest bardzo potrzebny zespołowi. On reguluje tempo gry, kiedy trzeba szybko zaatakować gra z pierwszej piłki. Kiedy trzeba przytrzymać piłkę, on jest w stanie przytrzymać piłkę, zasłonić ją ciałem, dać czas, żeby obrońcy wyszli, żeby można było skonstruować już akcję w ataku pozycyjnym. Jeśli możemy wskazać i pochwalić któregoś z zawodników rywala, to ta gra nabrała rumieńców, mówię o Grasshopper oczywiście, w momencie kiedy pojawił się na boisku Raul Bobadilla. Widać, że to jest piłkarz zupełnie innej półki niż jego partnerzy. Tak, to było kilkanaście minut na początku drugiej części spotkania. Wtedy też zawodnicy Grasshoppersów wierzyli, że mogą coś tutaj zdziałać. Kilka razy strzelali na bramkę Lecha Poznań, ale jednak to nie było na tyle groźne, żeby zaszkodziło dzisiaj Lechowi wygrać. Andrzej Juskowiak, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Lech wygrywa dzisiaj 6-0 z Grasshopper Zurich. No i tak na dobrą sprawę, gdyby obdzielić tymi bramkami wszystkich naszych pucharowiczów, to każdy z nich zachowałby jeszcze szansę awansu do kolejnej rundy. Czekamy na rewanż za dwa tygodnie. Zapraszamy już dziś. Do zobaczenia.